Cześć, w tym filmie krótka prezentacja. Ściągacze do izolacji Parkside z Lidla. Jako pierwsze omówimy sobie ściągacz do izolacji z kabli do transmisji danych, kabli telefonicznych, telefonicznych płaskich i koncentrycznych. Przednia część szczypiec służy do ściągania izolacji z przewodów koncentrycznych okrągłych, takich jak 59, 6, 7, 11. Mamy tutaj dwa okrągłe otwory z ostrzami wbudowanymi na stałe. Trzeci otwór również jest z ostrzem, ale regulowanym za pomocą tego pokrętła u góry plus minus. Regulujemy sobie głębokość, wysunięcie tego ostrza, zależnie od przekroju, na którym obecnie pracujemy. Od spodu mamy rzep do rozczesywania splotu na antenie, no i z tyłu mamy plastikowy ogranicznik. Tylnia część szczypiec z oczkiem do uchwytu, do trzymania tych nożyc do pracy, ze sprężyną i z wymiennymi ostrzami za pomocą przykręcanych za pomocą tych wkrętów. Tylne ostrza i górne służą do ściągania izolacji z płaskich przewodów telekomunikacyjnych, a to główne duże ostrze służy do przecinania przewodów. Zbudowane są z grubego, twardego plastiku, nie wyginają się, zresztą ich budowa, tutaj te przeżebrowania sprawiają, że jest to materiał dosyć twardy. Kolejne szczypce służące do ściągania izolacji z żył elektrycznych od przodu, od czoła, na przykład w puszkach elektrycznych, gdzie przewód jest za krótki lub po prostu jest mało miejsca, w zakresach od 0,5 do 4 mm, 22 do 12 AWG, Narzędzie pracuje na długości od 5 do 15 mm. Wykonane jest w większości z plastiku, z tworzywem antypoślizgowym na tej stronie rączki. No i stalowe są szczęki, te ząbki umieszczone wewnątrz, które łapią izolację z przewodu, no i ten górny ściąga ją do tyłu na zewnątrz. Mamy również tutaj ostrze do przecinania przewodów. Uniwersalny ściągacz izolacji do przewodów elektrycznych, raczej do płaskich, bo one tutaj najlepiej wchodzą pomiędzy te szczęki. Przewód okrągły 3x1,5 na przykład jest już bardzo ciężko tutaj wepchać. Ogranicznik, pokrętło regulujące siłę, z jakim pracuje narzędzie. Jeżeli mamy skręcone maksymalnie na plus, no to ta izolacja aż nam odskakuje na koniec przewodu. Poniżej mamy nożyce do przecinania przewodów i miejsce do zaciskania tulejek. Najmniejszy poręczny ściągacz izolacji przelotowy, możemy założyć go na przewód w dowolnym jego miejscu lub przeciągnąć przewód jak daleko chcemy. Jest tutaj
miarka z tyłu do 5 cm. Od przodu mamy stalowe ostrza do ściągania izolacji z żył elektrycznych od 0,5 do 6 mm. No i kolejne dwa otwory do ściągania izolacji z przewodów RG6 i 59, czyli na przykład do anteny od telewizora. Ostrza mamy tutaj również od czoła. Możemy izolację naciąć, obrócić i ją po prostu ściągnąć za pomocą drugiego otworu przelotowego, a konkretnie ostrza, które znajduje się w środku, możemy naciąć izolację wzdłuż. Urządzenie możemy zamknąć za pomocą tego przycisku blokującego.